Do grona najbardziej znanych i najwybitniejszych polskich aktorów należy niewątpliwie Leon Niemczyk. W całej swojej karierze zagrał w prawie 400 filmach i serialach, polskich oraz zagranicznych. Jednak jego kariera aktorska mogła się zakończyć w jednej chwili za sprawą jego wojennego sekretu. W czasie II wojny światowej najpierw służył w strukturach Armii Krajowej, by później dołączyć do amerykańskiej armii pod dowództwem generała Pattona. Kiedy wybuchła kampania wrześniowa, Leon Niemczyk miał prawie 16 lat. Na wzór swojego brata Ludwika w 1942 roku dołączył do Armii Krajowej i zaczął uczęszczać do tajnej podchorążówki. Wraz z oddziałem dokonywał głównie akcji małego sabotażu na terenie Warszawy. W lutym 1943 roku, najprawdopodobniej z powodu wsypy jednego z członków podziemia, podczas tajnej narady w warszawskiej kamienicy budynek został otoczony przez Gestapo. Leon postanowił wyskoczyć przez okno i ukryć się w najbliższych krzakach. Po ucieczce musiał wyjechać z Warszawy. Przybył do Krakowa i przez półtora roku pracował w tamtejszej firmie. Pod koniec lipca 1944 roku otrzymał od brata wiadomość wzywającą go do powrotu do stolicy z powodu zbliżającego się powstania. Od 1 sierpnia jego zadaniem było transportowanie broni oraz prowiantu przez podmiejskie kanały. Główna trasa znajdowała się między Śródmieściem a Starym Miastem. 13 sierpnia był świadkiem eksplozji Goliata, niemieckiego nosiciela ładunków wybuchowych na ulicy Kilińskiego. Do końca powstania warszawskiego Leon pełnił swoje obowiązki, przenosząc także ciężko rannych przez kanały. Po upadku powstania miał zostać przeniesiony do obozu przejściowego w Pruszkowie, jednak w czasie transportu powstańców udało mu się wyskoczyć z pędzącego pociągu i przedostać się do Krakowa. Tam postanowił odnaleźć inżyniera, u którego pracował w 1943 roku. Okazało się, że ten przebywa obecnie we Wrocławiu, więc i tam Leon postanowił się dostać. Gdy do miasta zbliżała się Armia Czerwona, wojsko niemieckie masowo wywodziło ludność miasta na roboty do Niemiec, a Leon znalazł się w gronie deportowanych robotników. Został wywieziony pod Norymbergę, gdzie przymusowo pracował na hodowli. W marcu 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie przekroczyły granicę niemiecką, Leon zdecydował się dołączyć do Armii Stanów Zjednoczonych. Jego starszy brat Wacław, będący znanym skrzypkiem w Londynie, potwierdził zeznania o służbie Leona w AK, dzięki czemu został żołnierzem 97. Dywizji Piechoty 3. Armii Stanów Zjednoczonych. Biegła znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego Leona zaowocowała przydzieleniem go na stanowisko tłumacza. Niedługo potem został kierowcą jednego z pułkowników z oddziału transportowego, a we wrześniu awansował na szofera samego generała George'a Pattona. W międzyczasie 15 kwietnia dywizja, do której należał, wyzwoliła kobiecy obóz koncentracyjny Helmbrecht, znajdujący się niedaleko granicy z Czechosłowacją. Leon widział na własne oczy stosy kobiecych ciał. Gdy amerykańska armia miała ruszyć w stronę Pragi, na rozkaz Eisenhowera żołnierze musieli się zatrzymać, zostawiając przy tym wolną drogę dla oddziałów Armii Czerwonej. Po zakończeniu wojny, na wiosnę 1946 roku, Leon postanowił powrócić do kraju, by odnaleźć rodzinę. Dzięki pomocy brata Ludwika wraz z innymi uciekinierami miał przedostać się do Włoch, przez Czechosłowację, Niemcy i Austrię. W Cieszynie przy granicy zostali jednak otoczeni przez wojsko, aresztowani, a następnie wywiezieni do aresztu śledczego UB przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Po pół roku przesłuchiwania z braku dowodów na inną nielegalną działalność, Leon został wypuszczony na wolność. Po tych wydarzeniach rozpoczął swoją aktorską karierę najpierw w gdańskim Teatrze Wybrzeże, później w Bydgoszczy, a następnie w Łodzi. Kiedy Leon i Ludwik zostali aresztowani, obiecali między sobą, że nie powiedzą o swojej przynależności do Armii Krajowej. Ludwik jednak nie miał zamiaru ukrywać swej działalności w podziemiu i w czasie przesłuchania wyjawił swój sekret, przez co został skazany na dożywocie. Informacja o dalszym areszcie Ludwika załamała matkę Niemczyków, przez co podupadła na zdrowiu i niedługo potem zmarła. Na mocy amnestii w 1951 roku Ludwik został wypuszczony na wolność, a następnie jeszcze tego samego roku uciekł do Kanady. Do końca swojego życia Leon nie mógł wybaczyć swojemu bratu tego, że wyjawił swą działalność w Armii Krajowej.